W tym rozdziale utworzymy płaskorzeźbę na bazie ludzkiej czaszki. I tak, posłużymy się do tego celu alfa, które to alfa utworzyłem z pliku wektorowego, czy też z pliku z grafiką wektorową. I tak, plik ten możemy znaleźć na stronie vector.tuts. Jest to pakiet czaszek, czyli school vector pack. Ja po ściągnięciu tego dokumentu wykorzystałem tą centralną czaszkę i przeniosłem ją z Illustratora do Photoshopa, gdzie ją opracowałem. Tak więc ta czaszka wygląda teraz mniej więcej w taki sposób. I odpowiedni plik możecie znaleźć na płytce DVD w folderze pliki moduł 4 alfa, a następnie przenieść go bezpośrednio do ZBrusha, do katalogu ZAlphas. Jeśli chodzi o sam proces przygotowywania alfa, chociażby z pliku Illustratora poprzez Photoshopa, to przedstawię jeszcze ten proces w tym module, w momencie, w którym będziemy opracowywać inne detale. Na razie chciałbym zidentyfikować przód mojego miecza, tak więc przywrócę widoczność pozostałych elementów. OK. I właśnie z przodu umieszczę czaszkę. OK. Tak więc ukryję pozostałe elementy. Przyciągnę do widoku. Dobrze. I przybliżę mniej więcej w taki sposób. Sprawdzę jeszcze, gdzie znajduje się czaszka, czy też gdzie się rozpoczyna. Tak więc mniej więcej w tym miejscu. Czyli czaszkę umiejscowię gdzieś tutaj. OK. I nie będziemy wykorzystywali do tego procesu Projection Master, gdyż po prostu wprowadzamy pojedynczy element, więc możemy skorzystać z obrysu Drag Rectangle. OK. A następnie z Alpha. Tak więc skorzystamy z Import. Szukamy katalogu z Alphas. Wskazujemy odpowiedni plik i ładujemy. Ja proponuję jeszcze przenieść menu alfa do zasobnika. OK. I szybko przyjrzymy się niektórym opcjom, które tutaj znajdziemy. I warto wspomnieć o tym, że możemy je również wykorzystywać podczas pracy z naszymi alfa, chociażby za pośrednictwem Projection Master. To, co jest interesujące, to fakt, iż możemy obracać, jak i zmieniać orientację naszego alfa. Czyli nawet jeśli nie uda nam się w Photoshopie przygotować pliku w taki sposób, aby uzyskać prawidłową orientację, to zawsze korzystając z tych przycisków możemy tą orientację zmienić. Możemy odwrócić alfa horyzontalnie i wertykalnie oraz możemy odwrócić wartości związane z czernią i bielą. Jeśli w tej sytuacji klikniemy i przyciągniemy, to zauważymy, iż biały kolor naszego alfa po prostu wytłacza piksele, czy też naszą geometrię. I tak, pamiętajmy, że pracujemy po prostu w trybie Z-Add, czyli dodaj, dzięki czemu właśnie geometria zbliża się do nas, zaś korzystając z Z-Sub będziemy wtłaczać. I podobny rezultat uzyskujemy, korzystając z odwrócenia. Bezpośrednio poniżej znajdziemy zestaw ustawień, które wpływają na wygląd alfa, co automatycznie przekłada się na wygląd wtłoczeń i wytłoczeń poligonów. I dwa pierwsze parametry odnoszą się do szumu, tak więc w bieżącej sytuacji mam dosyć gładkie alfa, aczkolwiek mogę to zmienić wprowadzając szum i mogę wpływać również na ten szum za pomocą parametru Noise Radius, czyli wielkość szumu. OK. I tak, pod spodem znajdziemy również możliwość rozmycia naszego alfa, tak więc nie musimy wykonywać tą operację w Photoshopie. OK. I korzystając z wartości negatywnych, po prostu wyostrzamy alfa. I tak, znajdują się też tutaj dwa parametry. Max umożliwia nam sprowadzenie najciemniejszych pikseli do czerni i najjaśniejszych pikseli do bieli. I znajdziemy też tutaj przycisk anti-aliasing, dzięki czemu uzyskujemy troszeczkę większe wygładzenie krawędzi naszego alfa.
przypadku parametru mid-value uzyskujemy dostęp do zwiększonej kontroli odwracania naszego alfa, czyli uzyskujemy ten sam rezultat, co w przypadku zastosowania inverse, aczkolwiek możemy wpływać na natężenie tego odwrócenia. I bezpośrednio obok znajduje się parametr, który umożliwia nam wygładzenie alfa na krawędziach. Tak więc jeśli nasze alfa dysponuje brzydkimi krawędziami, to oczywiście możemy skorzystać z antialiasingu lub przykładowo z wtopienia. Dobrze. I tak, pod spodem znajdziemy możliwość zmiany intensywności naszego alfa i kontrastu. Na samym dole zaś znajdziemy możliwość rozwinięcia krzywej alfa i modyfikując krzywą wpływamy również na wygląd naszego alfa. Tak więc ja w tym przypadku chciałbym zachować jednak wygląd alfa, aczkolwiek możemy wykorzystywać tą krzywą w połączeniu z innymi alfa. I uzyskiwać inne rezultaty. Wszystkie te ustawienia, które znajdują się właśnie w tej sekcji, mają za zadanie po prostu poprawić jakość naszego alfa lub przykładowo wprowadzić wariację. Oznacza to, że nie musimy konkretnie przygotowywać naszego alfa w Photoshopie do końca, czyli przykładowo wtapiać, wygładzać krawędzie i tak dalej. Z odpowiednich pozycji możemy po prostu skorzystać właśnie za pośrednictwem tej sekcji. I tak, w moim przypadku chcę wytłoczyć czaszkę bezpośrednio w tym miejscu. Aczkolwiek widzę, iż z racji tego, że dysponuję czystą bielą w centrum, mógłbym skorzystać z parametru noise i wprowadzić troszeczkę szumu. Dobrze, aczkolwiek chciałbym go troszeczkę wygładzić czy też zwiększyć, tak więc korzystam po prostu z promienia szumu. I tym samym uzyskuję bardziej nieregularną powierzchnię właśnie w centrum czaszki. Oprócz tego chciałbym również wtopić przejście pomiędzy samą czaszką i mieczem, czyli w tej sytuacji skorzystam z Radial Fade i wprowadzę wartość powiedzmy około 4. I to powinno wystarczyć. Tak więc po prostu klikam i wprowadzam czaszkę, tak aby znalazła się mniej więcej w tej pozycji i lekko ją przykrzywię. Dobrze. Następnie warto oddalić obiekt i sprawdzić, czy nie za mocno ta czaszka jest wytłoczona. Tak więc pamiętajmy, że w tej sytuacji o tym decyduje ten parametr, czyli z intensity. Tak więc w moim przypadku wydaje się, że wszystko jest ok. Jednak widzimy wyraźnie, iż uzyskujemy również deformację po drugiej stronie. Ok, tak więc w tej sytuacji możemy skorzystać z grup poligonów, które zdefiniowaliśmy wcześniej. Dobrze. Przybliżę jeszcze raz. I wprowadzę. Okej. I teraz sytuacja już jest taka, jak powinna być. W następnym rozdziale popracujemy troszeczkę jeszcze nad tą płaskorzeźbą i postaramy się dodać inne elementy. Tak więc zapraszam.